Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Jak widzicie, pierwsza zagadka z nami. Więc co my tutaj mamy? Mamy 6 liter. W tej kopercie jest słowo, które reżyser ułożył, posługując się literami, które widzicie na ekranie. Jeżeli ktoś z Was odgadnie, jakie to słowo, wygra pierwsze pieniądze dzisiaj w programie, więc mam nadzieję, że to się szybko wydarzy, bo to taka typowa, rozgrzewkowa zagadka. Nie mamy tutaj całego alfabetu, tylko 6 liter do naszej dyspozycji, więc też możliwości nie mamy nieskończenie wiele. Jeżeli już próbujecie układać się jakieś słowo, to dobrze, bo kto pierwszy, ten lepszy. Ja w międzyczasie postaram się przypomnieć zasady, ale oczywiście już jestem gotowa, żeby usłyszeć pierwszy telefon od kogoś z Was. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Jakby reżyser jeszcze nam powiedział, jakie pieniądze mamy do wygrania za tę pierwszą zagadkę, to byłoby super, bo jeszcze nie doczekałam się takiej informacji, a myślę, że mogłaby się przydać. Numer do studia to 704-304-310. O, chwilę zwlekał reżyser z informacją o nagrodzie, ale jak już zaserwował nam tę informację, to lepszą niż się spodziewałam, bo od razu zaproponował 100 zł. No dobrze, to jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto próbuje ułożyć jakieś słowo, to ja zapraszam już serdecznie do studia taką osobę, bo warto sprawdzić, może słowo, które Tobie udało się ułożyć, znalazło się w tej kopercie. Pamiętaj, że słowo, które układamy, możemy ułożyć tylko z tych tutaj dostępnych liter. Nie dodajemy żadnych od siebie, dysponujemy tylko tymi 6 literami, no i co da się, wybierając takie litery, ułożyć? Jeżeli masz jakiś pomysł, zapraszam serdecznie. 704-304-310. No to teraz sprawdźmy, kto nie śpi, bo pierwsza słowa czeka, ale... O, i ktoś nie śpi. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Karo. Karo, dobry pomysł, nie z koperty, ale warto było sprawdzić, bo faktycznie to słowo jak najbardziej mogłoby się w kopercie ukryć. No dobrze, to skoro nie Karo, miał inny pomysł, zapraszam do studia 704-304-310. Nie czekajcie, bo zobaczcie, refleks ma znaczenie. Pan wpadł na pomysł, wybrał numer do studia i już sprawdził to swoje słowo. Jeżeli Ty miałeś inny pomysł, zapraszam. Już jesteśmy o to jedno słowo bliżej rozwiązania, a ponieważ mamy tutaj tylko 6 liter do naszej dyspozycji, także nie mamy nieskończenie wiele możliwości, więc... Kto ma jeszcze jakieś słowo, zapraszam, może z kolejnym telefonem uda nam się rozwiązać tę zagadkę. To jest typowa rozgrzewkowa zagadka, jak to bywa z rozgrzewkowymi zagadkami, liczymy na dobre tempo, no ale tempo w programie narzucacie Wy. Już pierwszy telefon usłyszałam i to naprawdę bardzo szybko, także mam nadzieję, że to taki dobry znak na dalszy ciąg programu. Ja wiem, że jest bardzo późno, ale może nie wszyscy musieli się dzisiaj wcześniej położyć spać z racji tego, że rozpoczęliście weekend. No to śmiało, zapraszam do studia. Wiem, że to jest też tak, że niektórzy właśnie czekają na tę końcówkę tygodnia, żeby się porządnie wyspać, więc też może się okazać, że tych osób dziś za wiele nie ma. Może ktoś miał dzisiaj jakieś plany związane z wyjściem, więc też przed telewizorem nie miał okazji i nie ma okazji posiedzieć. Jeżeli Ty tam jesteś, nie masz lepszych planów na dzisiaj, a chcesz powygrywać pieniądze bez konieczności wychodzenia z domu, siedząc wygodnie w fotelu, no to dobrze trafiłeś. 704-304-310 to numer do studia. Jeżeli masz pomysł na słowo, które możemy ułożyć z dostępnych tutaj liter. Mamy 6 liter do naszej dyspozycji i to tyle, z czego możemy cokolwiek wykombinować, także no, sami przyznacie, że z 6 liter nie możemy tutaj wyczarować nieskończenie wiele słów. Jedno słowo już usłyszałam. Karo. Wiemy, że to nie jest słowo z koperty. W takim razie, czy Ty miałeś inny pomysł? Bo stuwa czeka. Śmiało. 704-304-310.
To skojarzył coś jeszcze. No, reżyser mówi, że karo to nawet trudne słowo. A zobaczcie, pojawiło się jako pierwsze przy tej zagadce. No to tak jest, popatrzymy na te litery i ile osób przed telewizorem, tyle innych pomysłów, bo każdy będzie miał inne skojarzenie, patrząc na ten sam zestaw liter. No ale może właśnie o to chodzi przy tego typu zagadce. Trudno jest ją przewidzieć. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, bot. Bot, o, to jeszcze trudniejsze słowo niż karo. No nie jest to odpowiedź z koperty. W takim razie czekam dalej. Nie bot, nie karo, prościej. Kto miał inny pomysł? 100 zł do wygrania. 704-300-4310 to numer do studia, ale myślę, że nie muszę Wam przypominać tego numeru, skoro już usłyszałam dwa telefony. Dwa słowa udało Wam się ułożyć. No to kto ma kolejny pomysł? Być może ostatni w sprawie tej zagadki. 704-300-4310 to numer, który prowadzi do studia, ale o tym już wiecie. Jeżeli wiecie też, jakie kolejne słowo da się ułożyć z tych liter, no to zapraszam. Nie będzie to karo i nie będzie to bot. Co innego przyszło Wam do głowy? No takie dwie pierwsze słowa, których... dwa pierwsze słowa, których akurat bym się nie spodziewała jako tych pierwszych, no ale tak jak mówiłam, patrząc na te litery, każdy z nas będzie miał inne skojarzenie. Na tym polega ta zagadka, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie słowo pojawi się na początku, jakie słowo ewentualnie poda się nieco później. Dlatego wciąż jest szansa na rozwiązanie tej zagadki. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, ale dwa słowa już się pojawiły. Przy tej zagadce warto no, nie tylko próbować ułożyć słowa, ale warto też przysłuchiwać się tym odpowiedziom, które tutaj się pojawiają. Bo już przynajmniej wiemy, jakie słowa się pojawiły, więc jesteśmy bliżej rozwiązania. No i jeżeli nie będziemy powtarzać tych słów, które już zostały tutaj wypowiedziane, no to tym szybciej uda nam się zagadkę rozwiązać, jeżeli nie będziemy tych odpowiedzi powtarzać. Jakie jeszcze słowo, inne słowo niż karo i bot da się ułożyć, patrząc na te litery? 6 liter do naszej dyspozycji. Kto ma pomysł? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, kobra. Kobra, dobry pomysł. Chyba najlepszy do tej pory, brawo. Kobra, da się. Nie jest to co prawda odpowiedź z koperty, ale szansa na wygranie 100 zł wciąż aktualna. Trzy słowa podaliście, przy czym ten ostatni pomysł najlepszy z tych trzech. No dobrze, co jeszcze przyszło Wam do głowy, bo stuwa czeka, ja czekam na zwycięzcę, więc Wy nie czekajcie z wybraniem numeru do studia. 704-304-310. Co jeszcze da się ułożyć patrząc na te litery? Nie karo, nie bot i nie kobra. Na pewno da się jeszcze jakieś słowo ułożyć. Jakie? No, jeżeli udało Ci się coś jeszcze ułożyć, to warto jak najszybciej wybrać numer do studia. Jak widzicie, ja nawet nie mam tablicy przy okazji tej zagadki, bo no, nie ma tutaj wiele możliwości, patrząc na te 6 liter. Także nie ma sensu zapisywać tych słów. Natomiast warto słuchać tych, które się pojawiają. Pojawiły się już trzy propozycje. To co, czy z czwartym telefonem rozwiążemy zagadkę? Wcale się nie zdziwię. No. Nawet biorąc pod uwagę to, jakie propozycje podajecie do tej pory, bo pojawiło się i takie słowo, które znamy, ale pojawiły się też takie bardziej wyszukane pomysły, jak na przykład bot. 704-304-310 to jest ten numer, jeżeli Ty miałeś inne słowo, wciąż aktualna propozycja, wciąż można sięgnąć po wygraną, ale warto się pospieszyć. 100 zł czeka. No, czy ktoś skojarzył jeszcze jakieś słowo? Ja wiem, że o takiej godzinie, nawet jeżeli te kilka osób jest przed telewizorem, to trudno się myśli, bo to taka późna pora, bo pewnie chcemy jakoś odpocząć po całym tygodniu, więc zebranie myśli w takiej sytuacji może być zbyt trudne. Z drugiej strony, no, układamy słowo z tylko 6 dostępnych liter, więc wiemy przynajmniej, że no,
Nie ma tutaj zbyt wielu możliwości. Trzy słowa wykluczyliście. Czy z czwartym telefonem uda nam się rozwiązać tę zagadkę? Bo to jest taka rozgrzewkowa zagadka, żeby sprawdzić, czy jesteście przed telewizorem i czy jesteście w stanie radzić sobie z tymi prostszymi zagadkami. Jeżeli tak, no to reżyser pewnie zdecyduje się zaserwować Wam też i te nieco trudniejsze, tak, żeby w tym programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie, no i tak, żeby za te trudniejsze zagadki reżyser mógł zaoferować też większe pieniądze, bo przecież jeżeli program polega na tym, że wygrywacie pieniądze przy okazji zagadek, to im większe pieniądze, tym lepiej. Kto ma jeszcze jedno słowo? Ktoś ma. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Trok. Jak? Trok. A trok, bo ja usłyszałam krok i no, nie byłoby to możliwe, bo jest jedna litera K. Trok, no nie będzie to odpowiedź z koperty. Też za trudne słowo. Co innego w takim razie? No, da się ułożyć jak najbardziej, więc warto było sprawdzić, natomiast nie jest to słowo z koperty. Czekamy dalej. Jakie tam słowa się pojawiły? Karo, bot, kobra i trok. Co jeszcze? Czy ktoś miał inny pomysł? Zobaczcie, nie ma problemu z trafieniem tutaj do studia, bo już usłyszałam kilka telefonów, a dopiero się przywitaliśmy. Także to znak, że po pierwsze, no nie wszyscy śpią, chociaż na pewno tych osób przed telewizorem w tej porze nie ma wiele. No ale może warto wykorzystać właśnie taką sytuację, gdzie bawimy się w niewielkim gronie, więc większa szansa, że jeżeli ty spróbujesz, to ty wygrasz pieniądze. Stuwa czeka. Stuwa, taka rozgrzewkowa stuwa, bo to jest rozgrzewkowa zagadka, ale jak szybko zniknie z ekranu, to zależy od Was. To Wy narzucacie tempo w tym programie, to tempo do tej pory jest niezłe, jak na tak późną porę i tak nieliczne osoby przed telewizorem, to myślę, że faktycznie szybko udaje Wam się złożyć kolejne słowo. Natomiast jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, co znaczy, że wciąż szansa aktualna, tylko nie czekaj, aż ktoś Cię wyprzedzi, bo jeżeli to Ty masz na myśli słowo z koperty i dasz się wyprzedzić, szkoda, bo ktoś sprzątnie Ci 100 zł sprzed nosa. Póki co to są jeszcze łatwe pieniądze do wygrania, a sami wiecie, jeżeli są dziś przed telewizorem takie osoby, które mają okazję oglądać program częściej, to wiecie, że te zagadki będą coraz trudniejsze. Także nie wiedząc, czy dasz sobie radę z kolejnymi, warto włączyć się do zabawy teraz, póki jeszcze najtrudniej nie jest. No, układamy słowa. Każdy z Was potrafi układać słowa i każdy z Was, patrząc na te litery, będzie miał inne skojarzenie. Jakie Tobie udało się ułożyć słowo? Jeszcze moment czekam. Nie karo, nie bot, nie kobra i nie trok. Śmiało, pospieszmy się, bo to jest zagadka na rozgrzewkę. Żeby mogła tą rozgrzewkową pozostać, no to ważne, żeby została przez Was szybko rozwiązana. No ale to już leży w Waszej gestii. Ja jedyne, co mogę zrobić, to nasłuchiwać dźwięku telefonu. Do tej pory już kilka telefonów usłyszałam, także kto gotowy z kolejnym słowem, zapraszam, nie ma co czekać. 704 304 310. No jeszcze momencik czekam. No, może jedno słowo dzieli nas od rozwiązania tej zagadki. Tylko kto ma pomysł? Kto nie śpi, ogląda program, no i do tego postanowił się włączyć do zabawy, bo ja wiem, że bywa często tak, że o takiej godzinie, nawet jeżeli oglądamy program, to gdzieś jakoś biernie uczestniczymy w tym programie, nie próbujemy walczyć o wygrane. A warto spróbować. No, jeżeli nie ma wielu osób przed telewizorem, to każda osoba, która się zdecyduje, ma szansę na wygranie pieniędzy. 100 zł czeka. Jakie słowo da się jeszcze ułożyć, patrząc na ten zestaw liter? Wszystko, czego potrzebujecie do rozwiązania tej zagadki, macie przed sobą. 6 liter do Waszej dyspozycji. Wiemy też, jakie słowa na pewno w kopercie się nie znalazły, bo już kilka propozycji usłyszałam. Jeżeli uważnie się im przysłuchiwałeś, to na pewno wiesz, jakie to słowa zostały już wykluczone.
co jeszcze da się ułożyć? No, bo mamy ostatni moment, reżyser tak tutaj zarządził. No, nie dziwię mu się, bo uprzedzał mnie przed programem, że chciałby, żeby to była taka typowa rozgrzewkowa zagadka, żeby widzowie szybko sobie z nią poradzili. Dlatego nie serwował nam tutaj 9 czy więcej liter, tak jak zazwyczaj ma to miejsce, tylko od razu zaserwował te 6 liter, żebyśmy tym szybciej poradzili sobie z zagadką. Więc jeżeli masz gotowe słowo i nie jest to bot, karo, trok i kobra, no to zapraszam do studia. Dobrze, Marcinku, ale skoro chcesz, żeby zagadka została szybko rozwiązana, jest późna pora, początek weekendu, może jakoś tutaj troszeczkę pomożesz, żeby sprawniej i szybciej poszło. No może chociaż pierwszą literę, co? Na T. Pierwsza litera to T. No dobrze, słowo, które jest w tej kopercie, zaczyna się literą T. No myślę, że to już duża podpowiedź ze strony reżysera. Wiemy, że to nie będzie trok, bo takie słowo usłyszałam. W takim razie, jeżeli Tobie udało się ułożyć jakieś proste słowo na literę T, to jest szansa dla Ciebie. 704 304 310. Kto ma pomysł? No, 100 zł do wygrania. O jakim słowie jeszcze nikt nie pomyślał? A może ktoś pomyślał i teraz słysząc, że ta pierwsza litera tego słowa to litera T, no to dopiero w tym momencie wybiera numer do studia. No, oby nie było za późno, jeszcze nie usłyszałam telefonu, więc szansa jest, ale nie zwlekaj i nie daj się wyprzedzić. 704 304 310. Zakończmy jak najszybciej tę zagadkę, przejdźmy do kolejnych. Na T. Jakie słowo zaczyna się literą T? Oprócz słowa trok, bo takie słowo już usłyszałam. Mamy 10 chwil. To co? Dążymy? Ja myślę, że te 10 chwil na pewno wystarczy, żeby tę zagadkę rozwiązać. Jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto już ma gotowe słowo, to wybranie numeru do studia to jest kwestia chwili. Także warto jak najszybciej się tutaj znaleźć, żeby po pierwsze sięgnąć po wygraną, po drugie dać szansę kolejnym osobom na wygrywanie pieniędzy, bo przecież kolejne zagadki czekają, a to od Was zależy, jak szybko do nich przejdziemy. No i jak wiele osób dzisiaj wygra. Oby jak najwięcej. 9 chwil. Udało Ci się znaleźć to słowo na T. No taka może nie bardzo popularna litera, więc może stąd ten problem, może jeszcze się zastanawiacie. No, szansa jest, 9 chwil, myślę, że spokojnie wystarczy komuś na znalezienie tego słowa, oby taka osoba nie czekała, nie zwlekała, tylko jak najszybciej wybrała numer do studia. 100 zł do wygrania. Jakie to słowo? Na T. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, trak. Trak. No nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty, chociaż faktycznie da się, nie pomyślałam o tym słowie. Ale pan je tutaj sprawdził. No na pewno było warto sprawdzić. Nie trak. W takim razie, jakie inne słowo na T? 8 chwil. Nie chodzi o słowo trak i nie chodzi o słowo trok. No to co zostało? Nie trak, nie trok. Znacie to słowo. Kto je sobie przypomni? Oby jak najszybciej, bo tak jak mówiłam, zagadka rozgrzewkowa, więc dobrze by było, żeby jak najszybciej zniknęła. Tym bardziej, że kolejne zagadki będą nieco innego typu, także mam nadzieję, że się Wam spodobają. No, na pewno będą trudniejsze, także potrzebujemy trochę czasu na to, żeby się im przyjrzeć, skupić i spróbować je rozwiązać. 7 chwil.
im więcej czasu nam zostanie, tym więcej zagadek uda nam się rozegrać. No tak to wygląda, że ten program ma swój określony czas i w tym czasie im więcej zagadek zdążymy rozegrać, tym więcej osób wygra, żeby to było możliwe. Ważne jest to dobre tempo w programie. Ja wiem, że o tak późnej porze, no ostatnio o czym pamiętamy, to o tym, żeby się spieszyć, o tym dobrym tempie, no bo trudno jest sobie narzucić to tempo o takiej godzinie. Ale jeżeli ktoś ma to słowo i nie będzie czekał, to jesteśmy w stanie rozwiązać tę zagadkę, może nawet przed czasem. Zostało 7 chwil. Jeżeli już wiesz, jakie to słowo, nie czekaj do zera. Teraz wybierz numer do studia 704-304-310. 100 zł do wygrania za jedno słowo. Jakie? Na T. Kto już wie? No, zostało 6 chwil. O jakim słowie albo nikt nie pomyślał, albo ktoś pomyślał i nie zdążył się jeszcze włączyć do zabawy. Na T. No jakie jeszcze słowo? To słowo jest wśród tych liter. Kto je odnalazł? 100 zł czeka. No ale wy nie czekajcie. Czy ktoś jeszcze nie śpi? Czy każdy, kto chciał sprawdzić swoje słowo, już to zrobił? I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Torba. Torba, o faktycznie. Ja nie pomyślałam o tym słowie, mimo że to przecież proste słowo. Da się ułożyć. Faktycznie. Jeszcze nie z koperty. Torba. Brawa, brawa za pomysł, natomiast jeszcze nie mogę oddać 100 zł, ponieważ nie jest to słowo z koperty. Jeżeli z kolejnym telefonem uda mi się takie słowo usłyszeć, to 100 zł powędruje w czyjeś ręce. No i oby tak się stało, bo zostało nam 5 chwil, szkoda czekać. Nie trok, nie trak i nie torba. W takim razie na T. Nie torba, nie trak, nie trok. Zobaczcie, tutaj na dole wyświetliły się te słowa na literę T. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości, zastanawiali się, czy już jakieś słowo na literę T zostało podane, a nie mieliście okazji słuchać wcześniej tych propozycji, no to reżyser wyświetlił nam tutaj te słowa. To co, zostało 5 chwil. Kto wie? 100 zł do wygrania, ja już chciałabym oddać tę stówkę. Kto wie, niech wybierze numer razem ze mną. 704-304-310. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Tabor. I to jest poprawna odpowiedź, oczywiście, że tak, Tabor. 100 zł wędruje w pana ręce. Bardzo się cieszę, że się udało. Znamy to słowo. Ale dopiero teraz pojawiło się w programie. Cieszę się, że się udało. Nieważne, kiedy dobrze, że zdążyliśmy rozwiązać tę zagadkę. Jeszcze w takim czasie, który można uznać za ten czas zagadki rozgrzewkowej. No dobrze, stuwa rozdana, także możemy przejść do kolejnej zagadki. No i co tym razem? Ha! Przechodzimy do czegoś, co na pewno jest milsze dla oka niż takie zwykłe litery, no bo mamy tutaj urocze kotki we wiaderku. No i naszym zadaniem jest znalezienie takiego obrazka, który jest inny. No inny to brzmi poważnie. No, chodzi o to, że jakimś drobiażdżkiem różni się od pozostałych. Także może zagadka milsza dla oka, ale na pewno trudniejsza, bardziej wymagająca. Uprzedzałam wcześniej, że będą trudniejsze zagadki, no i do nich właśnie w tym momencie przechodzimy. 50 zł do wygrania. I teraz co tutaj może być innego? No sporo się dzieje na tych obrazkach, dlatego że i te kotki, i to wiaderko, i tutaj jeszcze jakieś tło jest. No dobrze, skoro chcemy w dobrym tempie rozwiązywać zagadki, to myślę, reżyserka, że powinniśmy dać tutaj czas na przyglądanie się.
jest taka możliwość, żeby widzom tę zagadkę troszeczkę powiększyć, przybliżyć, bo przy takich obrazkach, gdzie jest dużo szczegółów, bardzo ważne jest to, żeby każdy ten szczegół był wyraźnie widoczny. Im większa zagadka, tym lepiej, ale Wy spróbujcie podejść bliżej do telewizora, bo bez względu na to, czy ta zagadka jest w takiej formie, czy zrobi się troszeczkę większa, o tak jak teraz, to i tak ważne, żeby jeszcze do tego podejść bliżej do telewizora, bo to zwiększa nasze szanse na szybsze rozwiązanie zagadki. Reżyser zaproponował nam 3 minuty na rozwiązanie tej zagadki. To co, gotowi? Uwaga, czas, start. No uwaga, niecałe pół minuty. Przyglądacie się uważnie, podeszliście bliżej do telewizora. Może już ktoś wyłowił ten szczegół. No nie jest to łatwe zadanie, bo nie ukrywam, że też tutaj wykorzystałam sytuację i przyglądam się z bliska i nie widzę tej różnicy. Mam nadzieję, że Wam poszło lepiej. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1... No, czas minął, no i niestety ta zagadka za momencik się z powrotem pomniejszy. Aj, no zobaczcie, szkoda, bo jak była nieco większa, to przynajmniej chociaż troszeczkę lepiej można się było przyjrzeć. A teraz, kiedy zrobiła się z powrotem taka malutka, to nie jest łatwo. Ale może ktoś sobie już poradził, także nie przejmuję się tym, że zagadka jest mniejsza, bo już wie, który z tych obrazków różni się od pozostałych. No dobrze, to ja dyktuję numer. Kto wie, niech wybierze numer razem ze mną. No i przejdźmy do kolejnych zagadek. Gotowi? No to uwaga. 704, 304, 310. 50 zł do wygrania. Nie musisz mi tłumaczyć, na czym polega różnica, bo... To nie jest proste zadanie, wytłumaczenie, na czym polega jakiś tam drobiazg różniący dany obrazek od pozostałych. Wystarczy podać numer tego obrazka. Od 1 do 4 są ponumerowane, także kto gotowy i wie już, który obrazek, zapraszam. 704, 304,
310. No sprytna jest ta różnica, bo z jednej strony reżyser mówi, że to widać, z drugiej strony można kompletnie nie zwrócić na to uwagi. No jeśli o mnie chodzi, to nie wiem, gdzie jest ta różnica, więc dałam się wywieźć w pole reżyserowi, a raczej grafikowi. To czasami są takie różnice, że nie widzimy, po czym pojawia się odpowiedź i pozostałe osoby, które przyglądały się tej zagadce, próbowały znaleźć te różnice, ale jej nie znalazły, mówią: ojej, no faktycznie, no właśnie, ale żeby znaleźć te różnice, to już nie jest tak łatwo. No mam nadzieję, że komuś to się udało. 704-300-410 to numer do studia. Do tej pory świetnie radziliście sobie z poprzednią zagadką. Usłyszałam naprawdę sporo telefonów, także nie mam problemu z trafieniem tutaj do studia. Mam też nadzieję, że nie ma problemu z tą zagadką, bo niestety ta zagadka i kolejne, które na nas czekają, to już zagadki, z którymi możemy mieć jakiś problem. O ile z tą poprzednią zagadką każdy mógł się zmierzyć, bo no każdy z nas potrafi układać słowa. Mieliśmy kilka liter do dyspozycji, każdy z nas, patrząc na te litery, jakieś słowo był w stanie ułożyć. Przy tej zagadce już nie mogę powiedzieć, że każdy sobie poradzi, no bo że nie jesteś osobą spostrzegawczą, nie potrafisz wyłapywać takich szczegółów, nie wpadają ci w oko po prostu takie drobne elementy, no to nie będziesz w stanie poradzić sobie z zagadką. Kto próbuje? No bo reżyser mówi: Ewa, dobrze by było zakończyć już tę zagadkę, przejść do kolejnej, bo ja tu muszę pilnować tego dobrego tempa, żeby jak najwięcej zagadek zaprezentować. No, rozumiem reżysera, z drugiej strony im większa presja czasowa, tym trudniej skupić się na zagadce. No ale mam nadzieję, że komuś z widzów już się udało, a my nie czekamy, aż każdy sobie poradzi. Ważne, żeby ta osoba, która najszybciej rozwiąże zagadkę, równie szybko wybrała numer do studia i już cieszyła się wygraną. To co? Dyktuję numer i czekam na telefon. Gotowi? Kto wie, który to obrazek wybiera numer razem ze mną? 704 304 310. I? Czy ktoś wybrał numer razem ze mną? Jeszcze nie słyszę telefonu, także nie wiem, czy się jeszcze zastanawiacie, czy analizujecie jeszcze te obrazki. Na pewno warto to robić z bliska. Jeżeli jesteś przed telewizorem, widzisz wyraźniej każdy detal. A przy tego typu zagadkach no, diabeł tkwi w szczególe. 50 zł do wygrania. 704-304-310 to numer do studia, ale oczywiście, że nie ma sensu wybierać numeru do studia, jeżeli nie znasz odpowiedzi. Ja rozumiem, że tej zagadce trzeba chwilę poświęcić. No, reżyser często jest jednak w gorącej wodzie kąpany, ale to dlatego, że on wie, ile zagadek na dziś przygotował i chciałby je wszystkie Wam zaprezentować. Stąd ta presja czasowa z jego strony. Ja natomiast z tej drugiej strony barykady, ponieważ nie wiem, gdzie jest rozwiązanie w przeciwieństwie do reżysera, to jestem w stanie zrozumieć widzów, którzy siłują się z tą zagadką, bo ja na przykład w tych zagadkach na spostrzegawczość mocna nie jestem, więc czasami naprawdę dłużej przed programem muszę się przyglądać, żeby jakkolwiek spróbować zagadkę rozwiązać, a dopiero znaleźć to rozwiązanie. I to zawsze przyglądam się naprawdę z bardzo bliska. Jak taką zagadkę mi reżyser pokazuje, to pierwsze co robię, to podchodzę do samego telewizora, tak żeby widzieć wszystko z bliska. Dlatego też Wam to polecam, bo to pomaga. No, jesteśmy w stanie wyraźniej zauważać szczegóły, jeżeli mamy tę zagadkę bliżej siebie. No, tak to wygląda. Czy ktoś sobie poradził i znalazł te różnice? Bo ja jej do tej pory nie widzę. Jeszcze czekam.
reżyser mówi, musimy kończyć, 5 chwil. No, miałam nadzieję, że nas nie będzie tutaj tak stresował czasowo, ale mówi, no kolejne zagadki. No dobrze, mam w takim razie nadzieję, że jest przed telewizorem ktoś, kto potrafi się do tego szybkiego tempa dostosować, że nie tylko potrafi rozwiązać zagadkę, ale jest w stanie to zrobić szybciej niż pozostali, bo na taką osobę właśnie czekamy. Codziennie w tym programie wygrywacie pieniądze, ale oprócz umiejętności rozwiązywania zagadek liczy się też refleks. 5 chwil. Kto zdąży? 704-300-410 na numer do studia. Można ten numer wybrać z komórki, można z telefonu stacjonarnego, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby złapać ten telefon, który jest gdzieś bliżej pod ręką, bo jak już mamy gotową odpowiedź, to liczy się każda sekunda. Szkoda by było dać się wyprzedzić. 50 zł czeka. Nie musisz tłumaczyć mi, na czym polega różnica. Podaj mi numer obrazka, który od pozostałych się Twoim zdaniem różni. 704-300-410. Kto zdąży? Cztery chwile, coraz mniej czasu. Reżyser tutaj narzeka, że musimy się zmieścić w tym czasie. No ciekawa jestem, gdzie tę różnicę umieścił, bo ja jej nie widzę. Przyglądam się tej zagadce już chwilę i nie widzę. Może wy, przyglądając się jej z bliska, jesteście w stanie sobie poradzić sprawniej niż ja. Ja tutaj ze sporej odległości widzę tę zagadkę, ale mimo wszystko zostały nam 4 chwile. Nie czekaj do końca obliczania. O, i ktoś nie czekał. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, obrazek numer 3. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Tak, i co tam? Ach, ta rączka od wiaderka. A to zwiódł mnie reżyser, dlatego że ja cały czas myślałam, że różnica gdzieś jest w obrębie tych kotków i cała moja uwaga się skupiła na tym, co nad wiaderkiem. A tu proszę, jednak nie o to chodziło. No dobrze, 50 zł rozdane. Cieszę się, że ktoś spostrzegawczy przed telewizorem o tak późnej porze jeszcze jest. No to w takim razie zapraszam do kolejnej zagadki, te spostrzegawcze osoby. Zostajemy tutaj w tym kocim klimacie. Już 100 do wygrania, bo jest trudniej. No i co? Też 4 obrazki. Też sporo się dzieje na tym obrazku. Pierwszy plan, drugi plan, sporo szczegółów, detali. No i teraz pytanie, gdzie tym razem nasz sprytny grafik ukrył różnicę? No, dziś widzę taki koci temat, jeśli chodzi o te zagadki na spostrzegawczość. Nie wiem, skąd taki pomysł ze strony reżysera, bo wiem, że reżyser to akurat ma psa. No, ale wiem, że przy tej zagadce też różnica jest sprytnie ukryta, także stówka fajnie, ale ja myślę, że powinieneś zaproponować jakąś nagrodę bonusową. No Marcinku, jest późno, jeżeli chcesz kogoś zastać przed telewizorem o takiej porze i jeszcze zachęcić do rozwiązania zagadki, to musisz zaproponować więcej pieniędzy. No. Coś tam się zmienia, coś się dzieje. O, 1500 zł, czyli gwarantowana stówa za znalezienie obrazka różniącego się od pozostałych i 1400 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. No dobrze, to ja od razu, natychmiast poproszę również, jak już tak spełniasz moje życzenia, no bo wiesz, że to pomaga, no to chyba nie trzeba cię o to prosić. No, powiększenie zagadki, tej zagadki na spostrzegawczość zawsze pomaga. Miałeś przykład przy poprzedniej zagadce, została naprawdę szybko rozwiązana, mimo że nie była łatwą zagadką. O, więc tutaj też mam nadzieję, że to wam pomoże. Zobaczcie, o, zrobiła się zagadka większa, no to teraz co? Wstajemy z wygodnych foteli, podnosimy się z łóżka, jeżeli już w tym łóżku się znaleźliśmy, no bo warto, można wygrać nawet 1500 zł, ale trzeba podejść bliżej do telewizora i spróbować odnaleźć ten obrazek. Mamy na to 3,5 minuty, wystarczy? No mam nadzieję. Zegar wystartował, a ja czekam na zwycięzcę.
No uwaga, zostało kilkanaście sekund. Ja starałam się nie odzywać, żeby wam nie przeszkadzać w tych poszukiwaniach. No ale zostało nam sekundy i za chwilę ta zagadka niestety znów zrobi się mniejsza. Ale mam nadzieję, że ten czas wystarczył na to, żeby znaleźć ten obrazek, który od pozostałych się różni. Uwaga, czas minął, to co? Wracamy do studia. Do wygrania nawet 1500 zł, ale... No właśnie, widzicie, co tutaj się dzieje. Zagadka się zmniejsza. No moim zdaniem tego typu zagadki to w ogóle powinny być takie duże cały czas. O, troszeczkę, o, to może tak zostawisz, Marcinku, ja tu jakoś postaram się kukać zza tej zagadki. Może tak chociaż będzie lepiej. No nie jest ona maksymalnie duża, tak jak przed momentem, ale chociaż trochę większa niż ta jej standardowa wersja. No i teraz pytanie. Najważniejsze, czy ktoś sobie poradził i czy komuś ten czas wystarczył na znalezienie tego obrazka, który od pozostałych się różni? Tak jak przy poprzedniej zagadce, nie musisz tłumaczyć, na czym polega różnica. Trzeba wskazać numer tego obrazka, który od pozostałych się różni. One są ponumerowane od 1 do 4. Ta różnica jest naprawdę trudna do znalezienia tutaj. Komu się udało? Śmiało, pospieszmy się. No nie widzą ludzie, tego się obawiałam. Już tamta zagadka była trudna, a tutaj podejrzewam, że reżyser jeszcze sprytniej te różnice komponował w obrazek. To czasami tak jest, że ta różnica jest jakoś tak dobrze wkomponowana w całość, że naprawdę często bywa, że akurat patrzymy w to miejsce obrazka, a i tak nie jesteśmy w stanie się zorientować, że to tam tkwi problem. No właśnie, reżyser mówi, możesz patrzeć w to miejsce i nie zauważyć tej różnicy. No właśnie na tym polega ten typ zagadek. Dobrze, skoro mamy ostatni moment, to wiecie co? Ja znikam na moment. O. Poproszę o 3000 zł. Ja już tutaj wziąłam sobie tę stertę pieniędzy, więc myślę, że reżyser nie będzie protestował, nie ma wyjścia. O. Nawet 3000 zł do wygrania, na ten ostatni moment, bo wiem, że jest trudno jakoś zebrać się w sobie o takiej godzinie, żeby spróbować rozwiązać taką zagadkę, ale może ktoś spróbował, a jeżeli tak, jest szansa, że taka osoba powalczy o naprawdę duże pieniądze. Nawet 3000 zł do wygrania, no ale potrzebuje jakiejś naprawdę sprytnej, spostrzegawczej osoby. Z tą spostrzegawczością martwi mnie trochę to, że o tej porze różnie bywa, bo jednak w ciągu dnia, kiedy umysł jest wypoczęty, wyspany, no to i to nasze oko działa lepiej. A tak w środku nocy, to nawet te osoby spostrzegawcze mogą mieć problem z rozwiązaniem takiej zagadki. No ale mam nadzieję, że się mylę. Nawet 3000 zł do wygrania, jeżeli jest ktoś, kto sobie z tą zagadką poradził i wie już, który z tych obrazków różni się od pozostałych, to mam nadzieję, że już w tym momencie wybiera numer do studia. 704 304 310.
Ja tu już nie wiem, na co patrzeć, czy na samego kotka, czy na to, co wokół niego. No bo przy poprzedniej zagadce reżyser tak mnie sprytnie zwiodł, bo szukałam różnicy akurat nie w tym miejscu, gdzie reżyser grafik postanowił ją umieścić. Ciekawa jestem, gdzie tutaj się ukryła. Za trudne zagadki jak na tę porę. Tak sobie myślę. No, reżyser zasugerował się tym, że poprzednia zagadka, która przecież też do najprostszych nie należy, została przez was rozwiązana, no ale też była nieco prostsza. Mimo że tematyka ta sama, bo jesteśmy tutaj w kociej tematyce, to jednak zagadka trudniejsza. 10 chwil. Tyle reżyser mówi, że możemy poczekać. To naprawdę niewiele tego czasu, ale mówi, no kolejne zagadki czekają. Jeżeli mamy utrzymać to dobre tempo i przejść sprawnie do kolejnych, no to te 10 chwil musi nam wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarczy. 10. Do wygrania nawet 3000 zł. Te pieniądze na was czekają, ale wy nie czekajcie. Jeżeli znacie odpowiedź, warto po niej jak najszybciej sięgnąć, póki jeszcze jest szansa. No to 10 chwil, to nie wiem, czy to czas na szukanie. No nie sądzę, chyba że ktoś tam się jeszcze upewnia, już wie, w którym miejscu jest ta różnica, ale jeszcze dla pewności zerka w to miejsce, żeby być na 100% pewnym. No to te 10 chwil na pewno wystarczy, ale to jest raczej czas na wybieranie numeru do studia. To jest czas dla takiej osoby, która już sobie z zagadką poradziła. Czy jest ktoś taki przed telewizorem? Nawet 3000 zł do wygrania, ale czasu coraz mniej. Zostało 9 chwil. No tak jest w tym programie, że jeżeli to jest późna pora, jeżeli jest trudna zagadka, jeżeli no te 2-3 osoby znają odpowiedź, no to ważne, żeby każda z tych osób wybrała numer do studia, dała sobie tę szansę. Czasami trzeba wybrać numer więcej niż raz, ale na pewno warto, jeżeli znasz odpowiedź. Jeżeli nie wiesz, nie dzwoń, daj szansę komuś, kto faktycznie wie. Nawet 3000 zł do wygrania, ale mamy coraz mniej czasu. Zostało 9 chwil. Jeszcze czekam. Reżyser mówi, to jest drobna różnica, no to może to jest za drobna różnica, żeby ktoś z widzów ją znalazł, no bo jeszcze nie słyszę telefonu. Jeżeli ktoś ma mniejszy telewizor albo nie podszedł bliżej do telewizora, jest w zbyt dużej odległości od zagadki, albo po prostu czuje już nieco zmęczenie, to i ta koncentracja, to skupienie się na takich szczegółach to nie będzie tak skuteczne jak w ciągu dnia. Czasem ktoś, kto uważa się za osobę spostrzegawczą, może sobie nie poradzić z tą zagadką. Ale jeżeli masz to dobre oko, jeżeli jesteś naprawdę spostrzegawczy, to mam nadzieję, że dasz sobie radę z zagadką. Warto wykorzystać tę szansę. No bo to szansa na wygranie nawet 3000 zł. Zagadka nie jest łatwa, ale na pewno da się ją rozwiązać. Pytanie, kto to potrafi o takiej porze. No jeszcze 7 chwil mamy. Siedem chwil, tu już nie ma na co czekać. Jeżeli wiesz, gdzie jest odpowiedź, zapraszam do studia. 704 304 310. Ja w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Uwaga, 6 chwil.
Nawet 3000 zł do wygrania. Kto nie śpi? No i wykorzysta ten moment, wykorzysta szansę na wygranie nawet 3000 zł. Śmiało, budzimy się. Zostało 6 chwil. Ja myślę, że problem polega na tym, że po pierwsze niewiele osób przed telewizorem, po drugie naprawdę trudno jest nam się o takiej godzinie zabierać za takie wymagające zagadki. Jak widzimy na ekranie zagadkę, która zajmuje znaczną część tego ekranu, no to od razu jest znak, że jest trudniej i część osób po prostu się poddaje na wstępie. Może gdyby spróbowali, poradziliby sobie z zagadką po jakimś czasie, ale to jest jednak taka pora, gdzie łatwiej jest nam zrezygnować, poddać się i zobaczyć, jak wygrywają inni, niż samemu włączyć się do zabawy. No mam nadzieję, że ktoś próbuje. Ja naprawdę nie czekam na tłumy. Jedna osoba, a ponieważ zagadka jest naprawdę trudna, to chyba mogę tutaj wynegocjować u reżysera jakieś większe pieniądze. No, na te 5 chwil, no skoro faktycznie jest trudno i sam przyznajesz, Marcinku, że to trudna zagadka, że sprytnie ta różnica jest wkomponowana w te obrazki, no to musisz jakoś widzów zachęcić, tak żeby tuż na początku weekendu chcieli się włączyć do zabawy. No, przy trudnej zagadce, wymagającej zagadce trzeba zaproponować więcej pieniędzy, tym bardziej, że mówisz, że tutaj potrzebujemy eksperta. No to nagroda też powinna być dla eksperta. Ja tu mam te pieniądze. O! Nawet 5000 zł do wygrania. I bardzo się cieszę, że reżyser zaproponował więcej pieniędzy, bo od razu widziałam, że łapiąc ten wachlarz pieniędzy, złapałam więcej niż 3000 zł. No i dobrze, bo w takim układzie mogę oddać nawet 5000 zł. Ale mamy 4 chwile. Zdążymy? ...704-304-310, to numer do studia. Śmiało. Czy jest ktoś, kto już poradził sobie z zagadką? Bo jeżeli tak, to nie ma co czekać. No, przy tak dużych pieniądzach naprawdę nie chciałabym czekać na telefon zbyt długo. Z drugiej strony rozumiem, że większe pieniądze nie ułatwią nam zagadki. Mogą zachęcić kogoś, kto nie spróbował zagadki rozwiązać, żeby jednak podjął się tego zadania. Chociaż 4 chwile to troszeczkę mało na zabieranie się za zagadkę. Mam nadzieję, że do tej pory już ktoś dał sobie radę i jest w drodze do studia. Zostały nam 4 chwile, a do wygrania nawet 5000 zł. Który obrazek różni się od pozostałych? Jakimś drobiazgiem? Ta różnica jest naprawdę sprytnie wkomponowana w ten obrazek. Może warto postawić się z tej drugiej strony, ze strony reżysera, a raczej ze strony grafika, próbując rozwiązać tę zagadkę. I zanim spróbujemy poszukać różnicy, zastanowić się, gdzie umieścilibyśmy tę różnicę, gdybyśmy to my byli tym grafikiem, gdybyśmy to my chcieli taką zagadkę przygotować i utrudnić widzom. Może to pomoże. No, zostały 3 chwile. Jeszcze ktoś zdąży. Tylko kto spróbował? 704-304-310. Jeszcze jest szansa.
ale nie czekajcie, bo kolejne zagadki, jeżeli już miałyby szansę pojawić się na ekranie, to tym więcej czasu będziemy mieli na ich rozwiązanie. Nie będziemy się musieli stresować, że tego czasu mamy bardzo mało. Jeszcze szansa jest, żeby w ciągu tych 3 chwil zagadkę zakończyć. Kto nam w tym pomoże? No bo jeżeli my zmienimy zagadkę sami, no to bez zwycięzcy. Jeżeli to ktoś z Was chce sięgnąć po nawet 5000 zł, no to jeszcze mamy te 3 chwile. 704 304 310. Ktoś jeszcze zdąży? Kto? No, jeszcze jest szansa. Obrazki są ponumerowane od 1 do 4. To dlatego, żebyście nie musieli tłumaczyć, na czym polega różnica. Ona jest zbyt drobna. Opisanie jej mogłoby być trudne. Także, żeby nie było wątpliwości, podajesz mi numer obrazka, który od pozostałych się jakimś szczegółem różni. Jeżeli to jest poprawna odpowiedź i faktycznie to jest ten obrazek, wygrywasz nawet 5000 zł, bo po tyle możesz sięgnąć. No ale mamy 3 chwile. Jeszcze raz przypomnę numer, na wypadek gdyby ktoś już w tym momencie chciał wybrać numer do studia i znał odpowiedź. 704 304 310. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, ale to się w każdej chwili może wydarzyć. Radziliście sobie bardzo dobrze z poprzednimi zagadkami. Była już jedna zagadka tego typu i to też o kociej tematyce. Poradziliście sobie z nią całkiem nieźle, jak na taką trudną zagadkę, chociaż i tak była prostsza od tej. Natomiast pierwsza zagadka, z którą mieliśmy dzisiaj styczność, to układanie słów. I tam szło Wam naprawdę bardzo dobrze. Mnóstwo telefonów zdążyłam usłyszeć tutaj w studio. No ale to tylko potwierdza moje przypuszczenia, że o tak późnej porze łatwiej jest nam się zabrać za takie zagadki, które nie wymagają od nas dłuższej analizy, dłuższego skupiania się, bo to jest późna pora, początek weekendu, chcemy odpocząć, nawet oglądając program, odpocząć, zrelaksować się, a nie wysilać nasz wzrok, wytężać, analizować i długo przyglądać się zagadce, bo to jednak trudno jest się zmobilizować o takiej godzinie. Zostały nam 2 chwile. Czy ktoś sobie poradził z tą zagadką? Przede wszystkim, czy ktoś jest przed telewizorem, no i podjął się tego zadania? Nie zrezygnował, widząc zagadkę, która zajmuje nam znaczną część ekranu. Na pewno gdzieś tutaj jest taki obrazek, który od pozostałych się różni. Muszę usłyszeć jego numer. No ja się już dłużej przyglądam tej zagadce, co prawda ze sporej odległości, ale jak dla mnie te obrazki są identyczne. Jeżeli dla Ciebie również, nie wybieraj numeru do studia. Czekam na kogoś, kto jest bardziej spostrzegawczy. 704 304 310. Czy ktoś już sobie poradził? Nawet 5000 zł do wygrania. Zostały 2 chwile. Ostatni moment. Czy uda się znaleźć eksperta? Jeszcze jest szansa. To jest ostatni moment. Nawet 5000 zł do wygrania. Ale no, najwyższa pora, żebyśmy już zakończyli tę zagadkę. Został ostatni moment. No, jeżeli mam usłyszeć odpowiedź, to teraz. Dobrze by było, gdyby to się teraz wydarzyło. 704 304 310. I mi się wydaje, że nikt nie widzi Marcinku, wiesz, bo no, za mała ta zagadka. Ja wiem, że Ty i tak ją powiększyłeś trochę
bardziej niż standardowo powinna tutaj wyglądać, ale mimo wszystko. Wiesz, tu są cztery obrazki, na każdym z nich sporo się dzieje. Z reguły, jak mamy do czynienia z takimi obrazkami, no to są dwa. Lewy, prawy, szukamy między nimi różnicy. Tutaj są aż cztery. Nie wiem, czy nie przesadziłeś. Może trzeba było przy dwóch pozostać. No dobrze, no jeszcze ten moment jest, no może komuś się uda, ale wydaje mi się, że zagadka naprawdę trudna. Dobrze, może razem wpiszmy numer na ten ostatni moment. Jeżeli jest ktoś, komu się udało zagadkę rozwiązać, to może tym razem uda mi się taką osobę tutaj usłyszeć. Gotowi? No to uwaga, 704 304 310. Momencik, nie pokazuj jeszcze zera. Daj tu jeszcze ludziom trafić. Daj zagrać o te 5000 zł. Pamiętajcie, nie musicie opisywać tej różnicy, bo może tym jesteście przerażeni. Myślicie sobie, no dobrze, jakbym znał odpowiedź, no to jak tutaj opisać taką małą różnicę? Nie jestem w stanie. Nie musisz, wystarczy podać numer. Numer tego obrazka, który od pozostałych się różni. No to kto wie? No, cały czas czekam na telefon. 1, 2, 3 czy 4? Który z tych obrazków różni się od pozostałych? Kto wie? Ajajajajaj. No, mówiłam reżyserowi przed programem. Będzie problem z tego typu zagadkami. Będzie problem, bo one są zbyt trudne. Mało tego, on w tym folderze z zagadkami ma jeszcze trudniejsze przygotowane na dzisiaj od tej. Także... Czy jest chociaż jedna osoba, która sobie poradziła, bo albo usłyszymy teraz telefon, no albo zmienimy zagadkę, bo naprawdę nie ma sensu czekać dłużej, jeżeli ma się okazać, że ta zagadka jest zbyt trudna. Z drugiej strony, no naprawdę szkoda tego czasu, który poświęciliśmy tej zagadce. Gdybyśmy teraz zmienili zagadkę bez zwycięzcy, ten czas poszedłby na marne. Mało tego, no te 5000 zł to pieniądze, które do nikogo by nie powędrowały. Jeszcze teraz ktoś może po nie sięgnąć. Kto? Jeszcze czekam. Dobrze, podyktuję numer. Mam nadzieję, że ktoś wybierze numer razem ze mną. Ktoś, kto zna odpowiedź, dobrze? Uwaga. 704 304 310. Jeszcze czekam. Jedna sprytna osoba. Kto? Ja wiem, że to jest trudna zagadka, ale nawet 5000 zł do wygrania. No nieczęsto reżyser proponuje aż tak duże pieniądze. Dobrze, zanim zmienimy tę zagadkę. Może ktoś się właśnie przebudził. Przygląda się tej zagadce albo dopiero dołączył do zabawy. Zróbmy taką szybką dogrywkę. Dla eksperta, co? Powiększ jeszcze raz tę zagadkę, no chociaż po raz ostatni. Na tę szybką dogrywkę. O, reżyser mówi, dobrze, ale na moment. Na moment powiększamy tę zagadkę.
żeby jeszcze ostatecznie widzowie zdążyli się jej przyjrzeć. Dobrze, to... O! Przyglądamy się. Dobrze, zostaw to tak, jak jest, Marcinku. Ja wiem, że teraz się powiększyła, także jest szansa, że faktycznie ktoś dostrzeże te różnice, no bo w każdej chwili mogę usłyszeć wasz telefon. Jeszcze momencik, poczekajmy. Nawet 5000 zł do wygrania. Reżyser zdecydował się na tę szybką dogrywkę. Po pierwsze dlatego, że chwilę ta zagadka nam zajęła. Szkoda by było zmarnować ten czas. Po drugie, proponujemy nawet 5000 zł. Też byłoby szkoda, gdyby taka kasa przepadła. Jeszcze ktoś zdąży sięgnąć po te pieniądze, ale pamiętajcie, muszę usłyszeć numer obrazka, który od pozostałych się różni. To nie jest jakaś wyeksponowana różnica, coś, co wpadnie nam w oko od razu. Także jeżeli patrzysz na te obrazki już dłuższą chwilę i mówisz, no nie, one są identyczne, nie są. Nie są, nie denerwuj się, przyjrzyj się jeszcze raz i spróbuj. Może uda ci się znaleźć ten obrazek. Jeżeli nie, jeżeli ktoś inny będzie szybszy, przynajmniej będziesz miał okazję przekonać się, że ta różnica naprawdę się tam znalazła, bo reżyser zaznaczy to rozwiązanie na ekranie, także wtedy wszystko będzie jasne. Natomiast jeszcze teraz ktoś ma szansę. Pytanie, kto próbuje, kto się nie poddał. Podchodzimy bliżej do telewizorów. Teraz, kiedy zagadka jest większa. To jest jedyna szansa, kiedy tak naprawdę możemy się jej przyjrzeć no, na tyle skutecznie, no bo jest większa. Wszystkie szczegóły są bardziej widoczne. Moment, Marcinku, jeszcze nie pomniejszaj tej zagadki. Zostaw jeszcze na chwilę, no niech widzowie się przyjrzą. Każdy element jest ważny, żebyście czegoś nie przeoczyli, bo przy tych zagadkach czasami robimy tak, że gdzieś nam się wydaje, że może tu jest różnica i na wszelki wypadek na tę pozostałą część obrazka nie patrzymy. Ja ten błąd popełniłam przy poprzedniej zagadce. Tam też mieliśmy do czynienia z kotkami, takimi we wiaderku i tak bardzo skupiłam się na górnej części tych obrazków, będąc prawie pewną, że tam reżyser ukrył różnicę. Okazało się, że się pomyliłam, że ta różnica była właśnie w tej dolnej części obrazka. Jak jest tutaj, nie wiem. Wiem natomiast, że tych szczegółów jest bardzo dużo i w każdym tak naprawdę miejscu tego obrazka, więc... Nie mam pojęcia, gdzie tutaj mogła się ukryć ta różnica. Trudna zagadka. Jeżeli gdziekolwiek ta różnica jest, to jest naprawdę drobna, bo ja teraz razem z wami podeszłam bliżej do telewizora, korzystając z okazji, że nie ma mnie na ekranie. Przyglądam się prawie z nosem w telewizorze i nie widzę. Nawet 5000 zł do wygrania dla eksperta. Jeszcze momencik. Aj, no, reżyser mówi, no nie mamy za wiele tego czasu, powinniśmy już zakończyć tę zagadkę, ale dobrze, niech będzie. Te ostatnie 3 minuty. Ostatnie 3 minuty na przyglądanie się. Natomiast jeżeli jest wśród widzów chociaż jedna osoba, która widzi ten obrazek, to nie ma co czekać. Mimo, że mnie nie widać, ja tutaj w studio jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was. Numer do studia widzicie w dole ekranu, jest to 704 304 310. Naprawdę duże pieniądze do wygrania, no ale ważne, żeby ktoś zdążył po nie sięgnąć, żeby to było możliwe teraz. Teraz trzeba wykorzystać szansę, teraz trzeba wybrać numer do studia. Zostały 2 minuty i 20 sekund. 704 304 310. Kto widzi? Kto ma to dobre oko? Kto jest spostrzegawczy? Kto potrafi sobie radzić z tego typu zagadkami o tak późnej porze, kiedy ta nasza spostrzegawczość, nawet jeżeli dobra, no to jednak szwankuje o takiej godzinie. 2 minuty. Wykorzystaj te 2 minuty, póki jeszcze jest szansa. No, ciekawa jestem, czy ktoś zdąży, bo czy ktoś poradzi sobie z zagadką, no to mam taką nadzieję. Natomiast
problem jeszcze polega na tym, żeby taka osoba zdążyła, no bo czasu mamy niewiele. Powinniśmy już tę zagadkę zakończyć i przejść do kolejnych. Mam nadzieję, że to się uda. Uwaga, minuta i 20 kilka sekund. Siedemset cztery trzysta dziesięć. Komu się udało? Czy jest ktoś spostrzegawczy dzisiaj przed telewizorem, czy może problem polega na tym, że jest już taka pora, że w ogóle nie ma nikogo przed ekranem i bez względu na to, jaka zagadka by się tutaj pojawiła, to i tak przysporzyłaby kłopotu. No uwaga, niecała minuta, a do wygrania nawet 5000 zł. No wyjątkowa sytuacja, bo reżysera nieczęsto daje się namówić na aż tak duże pieniądze. Dziś się to udało, bo trudna zagadka, bo późna pora. No ale ta szansa nie będzie tutaj trwała wiecznie. Reżyser zgodził się na szybką dogrywkę tylko dlatego, że jeszcze nie usłyszeliśmy telefonu. Zagadka jest trudna, a proponujemy zbyt duże pieniądze, żeby tak po prostu się poddać. Niecałe pół minuty. No uwaga. Kilkanaście sekund nam zostało. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i... No, niestety, zagadka już się zmniejsza. No, ja jestem gotowa, mam tutaj pytania w kopercie, no ale żebym mogła je Wam zadać, najpierw muszę usłyszeć odpowiedź do zagadki. Który z tych obrazków różni się od pozostałych? Jeden, dwa, trzy czy cztery? No bo nie możemy czekać dłużej, także jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. 704 304 310. Uwaga. Jeszcze momencik, jeszcze czekam. No, kto zdąży? Kto wybiera numer do studia? 704 304 310. Rzutem na taśmę. No, jedna sprytna osoba. Kto? Nie, nie pokazuj jeszcze odpowiedzi, Marcinku, no moment. Może ktoś właśnie wybiera numer do studia, to jest późna pora. Nawet jeżeli znamy odpowiedź, trudno się zmobilizować i tak szybko gdzieś znaleźć telefon i wybrać numer. Daj moment. No skoro już tyle jest z nami ta zagadka, to może ktoś zdąży, no. No słuchajcie, ale nie czekajmy dłużej, bo reżyser naprawdę skłania się ku temu, żeby zagadkę zmienić. No byłoby szkoda, nawet 5000 zł do wygrania, jeżeli ktokolwiek spróbował rozwiązać tę zagadkę, przyjrzał się jej uważnie. Nie chcielibyśmy takiej osobie odbierać szansy na wygranie pieniędzy, ale to ktoś z Was musi podjąć tę decyzję i wybrać numer do studia. Trzy chwile, co Wy na to? Zdążymy? Uwaga, trzy. Numer obrazka, który różni się od pozostałych. Jakimś naprawdę drobnym szczegółem, takim, który sprytnie się wkomponował w tę zagadkę. Może nawet patrzyłeś w to miejsce zagadki i nie widziałeś tam tej różnicy. Na tym polegają te zagadki na spostrzegawczość. Ta wyjątkowo trudna, bo sprytnie udało się reżyserowi tę różnicę wkomponować. Kto sobie poradził? Kto był sprytniejszy od grafika i odnalazł ten element? No, bo muszę odliczać dalej. Dwie chwile. Jeszcze jest szansa. No uwaga. Ajajajajaj.
Ostatni moment. Już nie szukamy. No jeżeli nie widzicie, to zabieranie się za szukanie nie ma sensu. Ostatni moment. Kto tu trafia? Wykorzystaj tę szansę, bo zagadka trudna. Naprawdę niewiele osób w ogóle o tej porze pewnie podjęło się rozwiązania tej zagadki, a kto, która z tych osób sobie poradziła? No właśnie. No, musimy kończyć, to co? Czy usłyszę telefon? Czy reżyser ma pokazać rozwiązanie? No bo nie jestem w stanie go tutaj chyba dłużej powstrzymywać. 704 304 310. No to już teraz wiem, dlaczego reżyser tak bardzo denerwował się i tak bardzo chciał pokazać to rozwiązanie przed momentem. No bo wiedział, że jeżeli nie usłyszymy tego telefonu w ciągu tych kilku chwil, to za chwilę będzie już za późno na zmianę zagadki. Dlaczego? Bo kończymy program. Także albo teraz usłyszę telefon i ktoś z Was sięgnie po nawet 5000 zł, no albo będziemy musieli się pożegnać bez zwycięzcy. No byłoby naprawdę szkoda. Jeszcze ktoś zdąży. Często jest tak, że niektórzy widzowie czekają na tę ostatnią chwilę. No to się doczekali, bo kolejnej zagadki nie zdążymy rozegrać, a to oznacza, że to jest ostatnia szansa w dzisiejszym programie na wygranie jakichkolwiek pieniędzy. To co? Teraz muszę usłyszeć telefon. Uwaga! Kto wie, niech wybierze numer do studia. Kto nie wie, no może zobaczyć, jak wygrywają inni. 704 304 310. Który to obrazek? Nie musisz mi tłumaczyć, na czym polega różnica. Muszę usłyszeć numer tego obrazka. Ja czekam do ostatniej chwili, ale ty nie czekaj, jeżeli znasz odpowiedź. Jeszcze zdążysz. 704 304 310. I 1, 2, 3 czy 4. Już nie szukajcie, to jest za późno na szukanie. Może ktoś przed momentem włączył telewizor i chce powalczyć o nawet 5000 zł. To jest za późno, żeby poradzić sobie z tak trudną zagadką. Czekam na kogoś, kto już wie. Tylko czy ktoś taki wybiera numer do studia? Czy komukolwiek udało się rozwiązać zagadkę? No bo jeżeli nie przekonam się w ciągu kilku chwil, to nie będę miała okazji przekonać się wcale, no bo będzie po prostu za późno. To są ostatni programy, już za późno na szukanie. Czekam na kogoś, kto do tej pory poradził sobie z zagadką. Może dopiero przed momentem, może dopiero teraz, bo później dołączyłeś do zabawy, a może po prostu dużo czasu zajęło ci rozwiązanie tej zagadki. To nie ma znaczenia. Ważne, żebyś jeszcze zdążył tutaj trafić. 704 304 310. Nawet 5000 zł do wygrania. No to kto? Kończymy zagadkę, kończymy program. Jeżeli nie usłyszę telefonu, no to wiecie, że ta kasa przepadnie. Dobrze, Marcinku, to ile tego czasu do końca? Aj, 2,5 minuty. No nie za wiele, ale na wybranie numeru do studia na pewno ten czas wystarczy. Kto
nie spróbował jeszcze, to ma wciąż tę szansę, także mam nadzieję, że się zdecyduje, bo teraz to jest kwestia podjęcia szybkiej decyzji. Tak, wiem, który to obrazek, daje sobie szansę na wygranie nawet 5000 zł i wybieram numer do studia. Może wybrałeś numer już raz, warto ponowić tę próbę. Jeżeli tym razem będziesz najszybszy, to Ciebie usłyszę w studio i to Ty powalczysz o nawet 5000 zł, a zostały tylko 2 minuty. No to już naprawdę niewiele tego czasu, a jeszcze telefonu nie usłyszałam. Ja już jestem gotowa, żeby usłyszeć odpowiedź. Kto gotowy, żeby wskazać numer tego obrazka? Czekam w studio. 704 304 310. Nie trzeba się tu fatygować osobiście. Wystarczy wybrać numer. Warto powalczyć o te pieniądze, bo czekają duże pieniądze, nawet 5000 zł, ale zostało tylko 1,5 minuty. Minuta i kilka sekund. No to już trzeba się szybko decydować. No. Jeżeli teraz nie powalczysz o te pieniądze, kiedy została nam minuta, no to za chwilę już nie będzie o co walczyć. Jeszcze zdążysz tu trafić. Jeżeli wybierasz teraz numer, jeszcze zdążę cię usłyszeć. 50 sekund. I nawet 5000 zł do wygrania. Tylko kto widzi, kto jest na tyle spostrzegawczy, ma to dobre oko, potrafi dostrzegać takie szczegóły, których inne osoby w ogóle nie zauważą, nie zwrócą na nie uwagi. Bo na tym właśnie polega ta zagadka. Zostało nam 1,5 minuty, jeżeli ktoś poradził sobie z tą zagadką, zapraszam. Ja wiem, że teraz tego czasu mamy niewiele, ale myślę, że na przyglądanie się tej zagadce było wystarczająco dużo czasu. Kilkanaście sekund. Kto zdąży? Bo to walka no nie tyle z zagadką, co z czasem. Kończymy zagadkę, kończymy program. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... I... No, czas minął. Czy usłyszę telefon? 704 304 310. Nie ma już czasu na szukanie. Kończymy zagadkę, kończymy program. To są ostatnie chwile programu. Widzę, że jeszcze reżyser nie zaznaczył rozwiązania, a to znaczy, że jeszcze ty zdążysz mi je podać, ale nie czekaj. I? No, jedna osoba. Szybciutko, póki jeszcze tutaj jestem. Szybka odpowiedź, numer obrazka, 1, 2, 3 czy 4? Chyba wszyscy śpią już, no albo za trudna ta zagadka, albo jedno i drugie. Ja mam nadzieję, że się uda. No często jest tak, że bywają takie osoby, które czekają do tej ostatniej chwili. Tu nie ma co czekać, bo za chwilę okaże się, że jest już za późno. Albo, że ktoś cię wyprzedzi. Byłoby szkoda. To jest ostatnia szansa w dzisiejszym programie. To co? Rzutem na taśmę. Mam nadzieję, że ktoś szybko podjął decyzję i wybiera numer do studia. 704 304 310. Jeszcze jest szansa. No ale trzeba szybko wybrać numer. Za chwilę będzie za późno. Jeszcze zdążysz. Jeszcze czekam. Nie pokazuj jeszcze rozwiązania. Ajajajajaj. Daj tu komuś trafić. No sekundka. Dobrze, 3, 2, 1. To co, mam się pożegnać, czy jednak zdążę najpierw usłyszeć telefon?
który to obrazek. Nie musisz tłumaczyć, na czym polega różnica. Podaj mi numer tego obrazka, który od pozostałych się różni. Ostatnia szansa, zanim zniknę. Nawet 5000 złotych do wygrania. Naprawdę nikt nie sięgnie po te pieniądze, czy po prostu wszyscy śpią, albo nie spróbowali rozwiązać tak trudnej zagadki. No ja czekam na jedną osobę, dlatego wciąż mam szansę, że jednak kogoś zdążę usłyszeć. No, gdybym czekała na więcej osób, to miałabym poważne obawy, czy coś takiego się uda. Ale jedna osoba... No tylko problem polega na tym, że muszę teraz usłyszeć telefon, bo kończymy program. No. Nie mamy więcej czasu. To co, nikomu się nie udało, tak? Jeszcze tu jestem. Który to obrazek? Walczymy o nawet 5000 złotych. No ale teraz muszę usłyszeć telefon. No, uwaga. Czy ktoś jednak? Jedna osoba. Tyle, że teraz, no to jest ten problem, że kończymy program, także za chwilę już tej szansy nie będzie. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, obrazek numer 1. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Faktycznie. Gratuluję spostrzegawczości, bo naprawdę trudna różnica tam na fortepianie. Zobaczcie, jaki to niuans. Ja wcale się nie dziwię, że tyle problemu przysporzyła ta zagadka, ale na szczęście udało się ją rozwiązać. 100 zł jest już pani, a teraz przechodzimy do pytań bonusowych. Jest pani gotowa? Tak, spróbuję. No to życzę powodzenia. W którym województwie leży Szczytno? No, matko, na północy. Szczytno. No, matko, kochana. No, nie wiem. To proszę się strzelać. To takie no, znana miejscowość. Na północy. Warmińsko-Mazurskie? Nie, nie. To jest poprawna odpowiedź. Niestety nie mamy więcej czasu na kolejne pytania, ale cieszę się, że udało się wygrać to złoto. Gratuluję serdecznie. Pani pozostałym zwycięzcą. Żegnam się z Państwem i zapraszam na jutro o 1:15. Do zobaczenia.